Witajcie w naszej niezwykłej podróży przez najważniejszą księgę w dziejach ludzkości. Nazywam się ksiądz Przemysław Krakowczyk, a to jest 243. odcinek naszego codziennego podcastu Biblia w rok. Na początku naszego spotkania pomódmy się słowami psalmu 148. Alleluja! Chwalcie Pana z niebios! Chwalcie Go na wysokościach! Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie! Chwalcie go wszystkie jego zastępy, chwalcie go Słońce i Księżycu, chwalcie go wszystkie gwiazdy świecące, chwalcie go nieba najwyższe i wody, co są ponad niebem, niech imię Pana wychwalają. On bowiem nakazał i zostały stworzone, utwierdził je na zawsze, na wieki, nadał im prawo, które nie przeminie. Chwalcie Pana z ziemi, Potwory i wszystkie morskie głębiny, ogniu i gradzie, śniegu i mgło, gwałtowny huraganie, co pełnisz Jego słowo, góry i wszelkie pagórki, drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry, dzikie zwierzęta i bydło wszelakie, to co się roi na ziemi i ptactwo skrzydlate, królowie ziemscy i wszystkie narody, władcy i wszyscy sędziowie na ziemi. Młodzieńcy, a także dziewice, starcy wraz z młodzieżą niech imię pana wychwalają, bo tylko jego imię jest wzniosłe. Majestat jego góruje nad ziemią i niebem i pomnaża moc swojego ludu. Pieśń pochwalna dla wszystkich Jego świętych, synów Izraela, ludu, który mu jest bliski. Alleluja! W rozdziałach od 4 do 6 Księgi Mądrości znajdujemy dalsze rozważania na temat wartości mądrości i jej wpływu na życie człowieka. Teksty te podkreślają, że mądrość prowadzi do prawdziwego szczęścia i zrozumienia, a życie w zgodzie z nią jest zabezpieczeniem przed złem i zgubą. Księga zwraca uwagę na różnicę między losami sprawiedliwych a grzeszników, ukazując, że prawdziwa mądrość przynosi Boże błogosławieństwo i ochronę, a jej brak prowadzi do zguby i kary. Lepsza bezdzietność połączona z cnotą nieśmiertelna jest bowiem jej pamięć, bo ma uznanie i u Boga, i u ludzi. Gdy jest obecna, to ją naśladują, tęsknią, gdy odejdzie, a w wieczności triumfuje uwieńczona. Zwyciężywszy w zawodach o nieskazitelną nagrodę. A rozplenione mnóstwo bezbożnych nie odniesie korzyści. Z cudzołożnych odrośli wyrosłe nie zapuści korzeni głęboko ani nie założy podwaliny niezawodnej. Jeśli nawet na jakiś czas wypuści gałęzie, wstrząśnie nim wiatr, bo słabo utwierdzone i moc wichrów wyrwie je z korzeniami. Połamią się nierozwinięte gałęzie, a owoc ich bezużyteczny nie dojrzały do spożycia i do niczego niezdatne. Bo dzieci zrodzone z nieprawego pożycia przy osądzeniu rodziców zaświadczają o ich przewrotności. A sprawiedliwy, choćby umarł przedwcześnie, znajdzie odpoczynek. Starość jest czcigodna nie przez długowieczność i liczbą lat się jej nie mierzy. Sędziwością u ludzi jest mądrość. A miarą starości, życie nieskalane. Ponieważ spodobał się Bogu, został umiłowany, a żyjąc wśród grzeszników, został przeniesiony. Zabrany został, by złość nie odmieniła jego myśli, albo ułuda nie uwiodła duszy, bo urok marności przesłania dobro, a burza namiętności mąci prawy umysł. Wcześnie osiągnąwszy doskonałość, przeżył czasów wiele. Dusza jego podobała się Bogu, dlatego pośpiesznie uszła spośród nieprawości. A ludzie patrzyli i nie pojmowali, ani sobie tego nie wzięli do serca, że łaska i miłosierdzie nad jego wybranymi i o świętych jego staranie. Kto umarł jako sprawiedliwy, potępia żyjących bezbożnie, a dopełniona wcześniej młodość leciwą starość nieprawego. Zobaczą bowiem kres mądrego a nie pojmą, co o nim Pan postanowił i w jakim celu zachował Go bezpiecznym. Będą patrzeć i żywić pogardę, ale Pan ich wyśmieje. I staną się potem wstrętną padliną i wiecznym pośmiewiskiem wśród zmarłych, strąci ich bowiem na głowę o oniemiałych, i wstrząśnie nimi od posad i zostaną do szczętu zniszczeni. I będą w udręczeniu a pamięć o nich zaginie. Z bojaźnią przyjdą zdać sprawę z win swoich, a w twarz im rzucą oskarżenie ich własne nieprawości. Wtedy sprawiedliwy stanie z wielką śmiałością przed tymi, co go uciskali i mieli w pogardzie jego trudy. Gdy go ujrzą, wielki przestrach ich ogarnie i osłupieją na widok jego nieoczekiwanego zbawienia pełni żalu będą mówić między sobą i jęczeć w udręczeniu ducha, powiedzą: To ten, co dla nas niegdyś był pośmiewiskiem i przedmiotem szyderstwa, jego życie mieliśmy za szaleństwo, śmierć jego za haniebną. Jakże więc policzono go między synów Bożych i dzieli los ze świętymi? To myśmy zboczyli z drogi prawdy, nie oświeciło nas światło sprawiedliwości i słońce dla nas nie wzeszło. Nasyciliśmy się na drogach bezprawia i zguby, przeszliśmy bezdrożne pustynie, a drogi Pańskiej nie poznaliśmy. Cóż nam pomogło nasze zuchwalstwo? Co dało chełpliwe bogactwo? To wszystko jak cień przeminęło, jak wieść, co przebiega, jak okręt prujący pieniącą się wodę, po którym śladu nie znajdziesz, gdy przeszedł, ni bruzdy po jego kadłubie wśród fal. Jak po ptaku szybującym w przestworzach nie znajdzie się żaden dowód przelotu, choć trzepocące skrzydła przecieły lekkie powietrze. Prute z gwałtownym szumem i uderzeniem piór smagane znaku przelotu potem nie można znaleźć. Jak gdy się strzałę wypuści do celu, a rozprute powietrze zaraz się zasklepia, także nie da się poznać jej przejścia. Tak i my, zniknęliśmy ledwie zrodzeni, i nie mogliśmy się wykazać żadnym znakiem cnoty, aleśmy zniszczeli w naszej nieprawości. Bo nadzieja bezbożnego jak plewa wiatrem miotana, jak lekka piana rozbita przez burzę, jak dym od wiatru się rozwiała, zatarła się jak pamięć gościa, co zabawił chwilę. A sprawiedliwi żyją na wieki, zapłata ich w Panu i staranie o nich ma najwyższe. Dlatego otrzymają wspaniałe królestwo i piękny diadem z rąk Pana. Osłoni ich bowiem prawicą, ochraniać ich będzie ramieniem. Jak zbroje nałoży swoją zapalczywość i uzbroi stworzenie dla odparcia wrogów. Jak pancerz przywdzieje sprawiedliwość i jak hełmem osłoni się sądem nieodwołalnym. Weźmie świętość za puklerz niezwyciężony. Jak miecz wyostrzy gniew nieubłagany, a razem z nim świat będzie walczył przeciw nierozumnym. Polecą celne pociski błyskawic. Pomkną z chmur do celu, jak z dobrze napiętego łuku, a gniewne grady wyrzucone zostaną, jak z Wzburzą się przeciw nim wody morskie, i rzeki nieubłaganie ich zatopią podniesie się przeciw nim powiew mocy jak wichura ich zmiecie tak nieprawość spustoszy całą ziemię a nikczemność obali trony możnowładców słuchajcie więc królowie i zrozumcie nauczcie się sędziowie ziemskich rubieży nakłońcie ucha wy co nad wieloma panujecie i chlubicie się mnogością narodów bo od pana otrzymaliście władzę od najwyższego panowanie. On zbada uczynki wasze i zamysły wasze rozsądzi. Będąc bowiem sługami jego królestwa, nie sądziliście uczciwie, ani prawa nie przestrzegaliście, ani nie poszliście za wolą Boga. Przeto groźnie i rychło natrze on na was, będzie bowiem sąd nieubłagany nad panującymi. Najmniejszy doznaje miłosiernego przebaczenia. Ale mocarzy czeka mocne dochodzenie. Władca wszech rzeczy nie ulęknie się nikogo, ani nie będzie zważał na wielkość. On bowiem stworzył małego i wielkiego, i jednakowo o wszystkich się troszczy, ale możnym grozi surowe badanie. Do Was więc zwracam się, Władcy, byście się nauczyli mądrości i nie upadli, bo ci, co świętości święcie przestrzegają, dostąpią uświęcenia. A którzy się tego nauczyli, ci znajdą słowa obrony. Pożądajcie więc słów moich, pragnijcie, a znajdziecie naukę. Mądrość jest wspaniała i niewiędnie. Ci łatwo ją dostrzegą, którzy ją miłują, ci ją znajdą, którzy jej szukają. Uprzedza bowiem tych, co jej pragną, wpierw dając się im poznać. Kto dla niej wstanie o świcie, ten się nie natrudzi, znajdzie ją bowiem siedzącą u drzwi swoich. O niej rozmyślać to szczyt roztropności, a kto z jej powodu nie śpi wnet się trosk pozbędzie. Sama bowiem obchodzi i szuka tych, co są jej godni, objawia się im łaskawie na ścieżkach i wychodzi naprzeciw wszystkim ich zamysłom. Początkiem jej najprawdziwsze pragnienie nauki. A staranie o naukę to miłość, miłość zaś to przestrzeganie jej praw, a poszanowanie praw to rękojmia nieśmiertelności, nieśmiertelność zaś przybliża do Boga. Tak więc pragnienie mądrości wiedzie do królestwa. Zatem, jeśli Wam miłe trony i berła, o władcy ludów, czcijcie mądrość, byście królowali na wieki. Oznajmie, czym jest mądrość i jak powstała, i nie zakryję przed wami tajemnic. Pójdę jej śladem od początku stworzenia. Jej znajomość wydobędę na światło i nie rozminę się z prawdą. Nie pójdę też drogą zżerającej zazdrości, bo ona z mądrością nie ma nic wspólnego. Wielu mądrych to zbawienie świata, a król rozumny to szczęście narodu. Posłuchajcie więc słów moich, a odniesiecie korzyść. List do Rzymian, rozdział 8 Wesety od 18 do 39, obiecuje chwałę przyszłego życia, która przewyższa obecne cierpienia. Paweł zapewnia, że cierpienia są niczym w porównaniu z chwałą, która ma zostać objawiona. I że Duch Święty wspiera wierzących w ich słabościach, podkreślając, że nic nie może oddzielić nas od miłości Bożej w Chrystusie Jezusie, a Boża miłość jest niezachwiana i wszechmocna. Sądzę bowiem, że cierpień teraźniejszych nie można stawiać na równi z chwałą, która ma się w nas objawić, bo stworzenie z upragnieniem oczekuje objawienia się Synów Bożych. Stworzenie bowiem zostało poddane marności, nie z własnej chęci, ale ze względu na tego, który je poddał w nadziei, że również i ono zostanie wyzwolone z niewoli zepsucia, by uczestniczyć w wolności i chwale dzieci Bożych. Wiemy przecież, że całe stworzenie aż dotąd jęczy i wzdycha w bólach rodzenia. Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary ducha. I my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów, odkupienia naszego ciała. W nadziei bowiem już jesteśmy zbawieni. Nadzieja zaś, której spełnienie już się ogląda, nie jest nadzieją, bo jak można się jeszcze spodziewać tego, co się już ogląda? Jeżeli jednak, nie oglądając, spodziewamy się czegoś, to z wytrwałością tego oczekujemy. Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości. Gdy bowiem nie umiemy się modlić tak jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w błaganiach, których nie można wyrazić słowami. Ten zaś, który przenika serca, zna zamiar Ducha, wie, że przyczynia się za świętymi zgodnie z wolą Bożą. Wiemy też, że Bóg z tymi, którzy Go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra z tymi, którzy są powołani według jego zamysłu. Albowiem tych, których przedtem poznał, tych też przeznaczył na to, by się stali na wzór obrazu jego syna, aby on był pierworodnym między wielu braćmi. Tych zaś, których przeznaczył, tych też powołał, a których powołał, tych też usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych też obdarzył chwałą. Cóż więc na to powiemy? Jeżeli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego syna nie oszczędził, ale go za nas wszystkich wydał, jakże miałby także wraz z nim wszystkiego nam nie darować? Któż może wystąpić z oskarżeniem przeciw tym, których Bóg wybrał? Czyż Bóg, który usprawiedliwia? Któż może wydać wyrok potępienia? Czy Chrystus Jezus, który poniósł za nas śmierć, co więcej, zmartwychwstał, siedzi po prawicy Boga i przyczynia się za nami? Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej? Utrapienie, ucisk, czy prześladowanie? Głód, czy nagość? Niebezpieczeństwo, czy miecz? Jak to jest napisane, z powodu ciebie zabijają nas przez cały dzień! Uważają nas za owce na rzeź przeznaczone. Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki temu, który nas umiłował. I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani zwierzchności, ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani moce, ani co jest wysoko, ani co głęboko, ani jakiekolwiek inne stworzenie, nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Dziękuję za uwagę i zapraszam na jutrzejszy odcinek podcastu Biblia Wrog. Do usłyszenia.